Dzień dobry, witam Was bardzo gorąco i serdecznie i chciałabym, jak widzicie, zaprosić Was na w końcu kolejną serię, znaczy to jest cały czas ta sama seria, hejo, hejo, Oli Macha, ale to jest Aga Gotuje, czyli hashtag Aga Gotuje i znowu nowy przepis. Nie jest ich dużo, bo ja Wam ostatnio mówiłam, że jakoś tak czasowo trzeba się fajnie zebrać do kupy, a trochę tego czasu mi brak. Więc dzisiaj godzina 14, mam 2 godziny do pracy. Postanowiłam, że możemy sobie spróbować zrobić ten przepis. Zobaczymy też, czy mi on wyjdzie. I będą to cheeseburgery takie trochę w innej formie niż zwykle, czyli nie w bułce. Ale to zobaczycie. Powiem Wam teraz tak, co potrzebujemy. Więc potrzebujemy mięso mielone, potrzebujemy ciasto francuskie, pomidorki, możecie dać świeże, możecie dać sam jakby przecier pomidorowy, możecie dać sam ketchup, możecie dać jakiś sos pomidorowy. Ja użyję sobie te takie pomidorki w puszce. Papryka, możecie, nie musicie. Żółty ser, możecie dać cebulę, możecie dać czosnek, co sobie tylko życzycie. Jeżeli chodzi o czosnek, to ja sprawdzę, czy mam zamrożony. Powinna mieć chyba mrożony, tak. Mam mrożony, więc mrożonego trochę użyję. Bardzo proszę. I jeżeli chodzi o cebulę, czekajcie, też miałam chyba cebulę mrożoną i chyba pokrojoną. Tak, zgadza się, więc ja sobie jeszcze użyję białą cebulkę pokrojoną, już taką zamrożoną. No i dobra, no i co, przystępujemy. Muszę zrobić sobie tutaj troszeczkę miejsce. Mam nadzieję, że wszystko będzie widać. Pierwsza rzecz, jaką muszę zrobić, musimy zrobić, jest to podsmażenie naszego mięsa mielonego. Więc biorę nóż, poczekajcie, nożyk. Otwieram naszą paczkę z mięsem mielonym. Nie wiem, jak macie Wy, ale ja zawsze przepłukuję sobie mięsko. Także odrobinkę zimnej wody. Tak już mam. Mięso przepłukane. Jak widzicie, tutaj mam przygotowanego łoka. Nie wiem, czy właśnie coś będzie widać, ja tego nie za bardzo wiem też, jak Was ustawiać tutaj. Nie chcę tutaj zasłonić, ale też boję się, żebym właśnie nie spadł telefon. No widać sobie troszeczkę tego łoka, także może coś z tego wyniknie. Nie zwracajcie uwagi na kuchenkę, nie jest ona domyta. Także, żeby nie było, nie zdążyłam jeszcze poogarnąć wszystkiego. Lejemy sobie olej. Ja nie daję jego zbyt dużo. Włączamy sobie kuchenkę. Na ten palnik to będzie to. Ok. Olej nam się podgrzewa. Ja już sobie zazwyczaj, jak tylko włączam sobie palnik, on się bardzo szybko rozgrzewa. Można już sobie powolutku tutaj dziabać i wrzucać nasze mięso. Także mięso mielone też możecie użyć, jakie sobie tylko życzycie. Czy to będzie wieprzowe, wołowe, jakie tylko sobie życzycie. Czy nawet drobiowe. Czekajcie, tylko staram się tak zrobić, żeby jednak bez tej wody. Ochotę zrobić Wam... Tak, miałam ochotę, możesz mi pomagać jak chcesz. Miałam ochotę nagrać Wam live, ale nie zdążę. Po prostu nie zdążę, więc z live'em chyba przyjdę dopiero jutro. Na 16 idę do pracy, kończę o 20. No, o 20 nie wiem, czy przyjdę z live'em. Jeżeli nie będę zmęczona, to może wpadnę o 20, ale nie obiecuję. Dobra, no i mięso, jak widzicie, tutaj jest łok, będzie nam się smażyć. Żeby teraz nie przedłużać, to Wam tylko szybciutko powiem. Doprawiacie sobie Wasze mięso generalnie czym chcecie. Macie sobie taki jakby taką podstawę, ten sos jakby do spaghetti. Tak jak używacie do spaghetti bolognese, tak robicie tutaj w tym przypadku. Ja teraz wezmę sobie tutaj, skruszę trochę cebulki, bo chcę sobie tutaj dorzucić. Nie musi być jej dużo. Wszystko też zależy, jak Wy lubicie. Ale cebulki trochę do smaku musi być. Z czosnkiem tak samo. Czekajcie na to. Także dorzucam czosnek. No i wszystko nam się tutaj fajnie już przysmaża. Doprawiamy sól, pieprz, czosnek. No i ja myślę, że to chyba podstawowe wszystkie przyprawy, czyli sól, pieprz i czosnek.
I sypiemy sobie, oczywiście ja daję na oko, wy jak wolicie, jak lubicie. Teraz pieprz. Trochę pieprzu. No i oczywiście czosnek. Czosnku nie żałuję, bo czosnek bardzo lubię. Dzieci moje też lubią, także nie będziemy żałować. Pięknie nam się to tutaj już podsmaża. Jeżeli chodzi o ilość, o gramatury i tak dalej, to tak jak mówię, ja wszystko robię na oko. Wy możecie sobie jakoś wymierzać. W zależności też dla ilu osób robicie te danie. Ja robię dla siebie i dla dzieci, więc jedno mięso tutaj mi wystarczyło. Wy możecie dać jedną paczkę tego dużego, możecie dać sobie pół kilo, możecie dać kilo, w zależności właśnie dla ilu osób robicie. Nie wiem, robię to pierwszy raz, więc mam nadzieję, że nie okaże się failem. Zobaczymy. Pokroję sobie, słuchajcie, wezmę sobie tylko tackę i pokroję sobie paprykę. Paprykę możecie dać w kosteczkę, możecie dać w plasterki, tak samo jak kto woli. Generalnie w ogóle warzywka możecie sobie pododawać, jakie lubicie. Pokroję troszeczkę papryki. To nie jest co prawda ten mój nóż ulubiony, ale się pokroi. Dobra, trochę czerwonej dla odmiany. Także trochę czerwonej, trochę żółtej. Możecie dać zieloną, jak lubicie. Każdy daje tak, jak lubi. Dorzucam moją paprykę. Niech się tutaj trochę posmaży. I otwieram moje pomidorki. Więc w sumie już możemy dodać sobie nasz sos pomidorowy, nasze pomidorki. Zaraz sprawdzę, żeby też nie było ich za dużo, żeby to nie było za rzadkie, bo to nie może być rzadkie. Jak wygląda taki sosik? Myślę, że śmiało mogę dać całą puszkę. Nie zaszkodzi, a smak będzie bardziej pomidorowy. Ok. I teraz cały nasz sosik z pomidorkami mieszamy. Można sobie go doprawić. Ja właśnie dorzucę sobie jeszcze ociupinkę czosnku granulowanego, bo tak jak mówię, ja bardzo lubię. Dodamy jeszcze troszeczkę pieprzu. Mam nadzieję, że wszystko będziecie dobrze widziały. Nie wiem, jak jest tutaj z obrazem, bo skupiam się, szczerze Wam powiem, na jedzeniu, na robieniu. Dam jeszcze słodką paprykę, bo też bardzo lubię. W sumie ogólnie z moich przypraw to Wam powiem właśnie, że sól, pieprz, czosnek i słodka papryka, czasem właśnie papryka cayenne, pieprz cayenne lub chili. Ok. Mieszamy to sobie za chwilkę tutaj pogęstnieje. Jak widzicie, nasz sos wygląda dokładnie tak. O, bardzo proszę. Na pewno czuć zapachy. No i teraz, gdy nasz sos już jest gotowy, otwieramy sobie... Może to być spód od pizzy. Możecie dać sobie to, co sobie tylko życzycie. Ja tutaj akurat posłużę się... Czekajcie, szukam mąki. Posłużę się, słuchajcie, ciastem francuskim. Okej, posypię sobie mąkę. Nie chcę, żeby mi się tutaj, słuchajcie, poprzyklejało moje ciasto francuskie do stołu. Może być... ciasto francuskie, to może być spód od pizzy. Ja w tym przypadku mam tutaj akurat nie taki rulonik. Mam akurat takie, a nie inne, te ciasto. Zobaczymy, co to z tego będzie w ogóle. No i co my tu mamy? Czekajcie, muszę to jakoś odkleić. To po pierwsze, trochę jest za grube. Myślałam, że to będą takie cienkie warstewki, a to nie są. Więc chyba nie zostaje mi, nie wiem, chyba nic innego, jak to jakoś rozwałkować, słuchajcie. Dobrze, że właśnie dałam mąkę, żeby to nie było. Trochę wygląda nawet nam jak, słuchajcie, jak ciasto. Takie jak spód od pizzy. Także pozwolę sobie to troszeczkę tutaj przywałkować. Potrzebujemy, żeby nie było zbyt grube, ale też żeby jednak było go trochę. Gotowe spód od pizzy, to już od razu włączacie piekarnik. Ja nie miałam, więc muszę jeszcze rozwałkować, więc w tym czasie sobie piekarnik włączyłam. Co do temperatury, to stawiacie na 200 stopni
I piec będziemy z jakieś 15 minut, oczywiście sprawdzając, także zobaczymy. Dobra, już mamy trochę tego tutaj ciasta, ale jeszcze troszeczkę. Dobra, jest spory kawałek, zobaczcie. Jest go sporo, myślę, że powinno być ok. Zdecydowanie. Jeszcze tu troszeczkę i tu. I wrogi. Dobra, ja myślę, że tego ciasta wystarczy. Kolejna rzecz, jaką musimy zrobić. Czekajcie, bo zniknęłam. Wkładam sobie mąkę. No i teraz na spód najpierw naszego ciasta układamy sobie plasterki sera. Możecie też, słuchajcie, posypać sobie tartym serem. Wszystko zależy od tego, po pierwsze, co macie, co lubicie. Można po kosztach to, co tańsze. Czy łatwiej Wam w plasterkach, czy łatwiej Wam tarty ser, to jest naprawdę bez różnicy. Ja akurat mam takie, więc użyję takich. Układamy sobie też w zależności, jak ser lubimy, ile go lubimy. Dobra, ściągam tylko tutaj te papierki. Myślę, że tu jeszcze jeden wystarczy. Teraz nic innego jak... Nie wiem, czy tutaj coś widać. Mam nadzieję, że tak. Tutaj widać właśnie stół i ciasto. Bardzo proszę, tak to wygląda z serem na cieście. No i teraz wykładamy cały ten nasz farsz. To znaczy tak, żeby też nie było go za dużo, prawda? Także jakieś tam rogi sobie zachowamy. I staramy się tak zrobić, żeby też brać tą takie jakby najgęściejsze, a nie to rzadkie. Nie wiem, dziewczyny, nie wiem, co to z tego wyniknie. Robię to z Wami na żywo, znaczy na żywo, na filmie, co prawda. Mam nadzieję, że to wyjdzie. Mam nadzieję, że będzie jeszcze tym bardziej smaczne. Także przekonamy się. Przekonamy się tuż na zakończeniu naszego vloga. Fajne danie, bo to jest naprawdę proste, szybkie i myślę, że wcale nie takie drogie, bo generalnie z tych składników, co ja tutaj Wam powiedziałam, to w większości domów te składniki mamy na co dzień. Dobra, akurat zobaczcie, zaraz Wam pokażę, że można powiedzieć, że wyszło mi na styk. Słuchajcie, centralnie na styk. Widzicie, to wygląda tak. Ciasto, ser i nasz farsz. Tak to wygląda. To, co musimy zrobić, to nasze ciasto zwinąć w rulon. Ja pozwolę sobie zrobić to od tej strony tutaj. O, od tej, która jest oczywiście szersza. Sobie te rogi zawinę, żeby właśnie mi tutaj nic nie wyciekało. Ok, no i zwijam. Mam nadzieję, że to będzie widać. Nie wiem, czy to, kurczę, nam wyjdzie, słuchajcie. Nie mam pojęcia, tu jakieś już prześwity. Ale zwijam, zwijam. Nie stresuję się. Trochę mąki. Trochę mąki, niech nam się to trzyma tutaj w całości. Ok. No i brakuje mi tutaj do końca. O! Zakładam to na siebie. Ciepłe chyba i dlatego, że ciepłe. Tak mi się wydaje, że mogłam poczekać, aż troszeczkę ostygnie. Ale nic się nie dzieje. Teraz pozwolę sobie to położyć tą stroną. Boże, żeby mi się to nie roztegowało. Słuchajcie. Chyba dupa. Za ciepły był ten. Za ciepły był farsz. Gówno z tego wyszło. Kupa dupa nic. Za ciepły farsz, rozpuszcza mi ciasto. Dobra, chyba będę musiała pokroić po prostu to ciasto, wsadzić sobie jakoś na blaszkę i już położyć do piekarnika. Nie pomyślałam o tym, farsz był zdecydowanie za ciepły i wrzuciłam go do ciasta i trochę mi rozpuścił właśnie ciasto i rozpuszcza to cały czas. Więc ja chyba położę to już do piekarnika, jakoś postaram się to ogarnąć i zaraz do Was wracam. Pokroiłam to sobie, słuchajcie, na mniejsze kawałeczki. Staram się to jakoś ogarnąć. Jak widzicie, wypływa mi to, co jest rzadkie. Ale to się nie przejmujcie, to się jakoś ogarnie. Ok, delikatnie sytuację zażegnałam, opanowałam. Musiałam szybciutko przełożyć te ciasto, pokroiłam tak na kawałeczki. Wiem, czym zrobiłam błąd. Następnym razem to poprawię. Mianowicie wrzuciłam za ciepły farsz do ciasta i to ciasto zaczęło mi się po prostu, jak widzicie, rozwalać. Mam nadzieję, że mi się to po prostu przypiecze. Teraz tak, piekarnik na 200 stopni.
Posmarować jeszcze trzeba rozbełtanym jajkiem tutaj górę. No i to wszystko. Także ja teraz będę to zapiekać 15 minut. No i po 15 minutach do Was wracam. No dobra, wygląda to w piekarniku mniej więcej tak. Także nie jest źle, słuchajcie, nie jest źle. Jeszcze im troszeczkę dam, jeszcze niech się leciutko podpiecze. Może trochę zwiększę. No, także tu jeszcze mam jajko właśnie rozbełtane. Zobaczymy i zobaczcie moje tulipany. Jeszcze stoją, ale już co niektóre już tutaj oklapują. No, powinnam je jakoś podwiązać, związać jakąś gumką. Ale nie wiem, czy mam tu jakąś gumkę. Ale ładnie stoją. I tak ładnie stały chyba kilka dni. No i dobrze, ja myślę, że już możemy chyba śmiało wyciągać nasze ciasto i za chwilę pokażę Wam, jak to wygląda. Wygląda to następująco. Może hamburgerów to nie będzie przypominać, bo powinno być cieńsze i to powinno być w tamtą stronę, tak otwarcie, wiecie, tak jak tarty. Ale coś wyszło, no, coś wyszło. Jest ciasto, jest farsz w środku, także ja nakładam nam porcyjkę i bierzemy się za jedzonko i za chwilę Wam dam znać, jak smakowało. No i jedzonko po nałożeniu wygląda tak, w środku tak. Wydaje mi się, że wygląda to z bliska apetyczniej niż tak, jak pokazuje Wam to tutaj kamera. Tak wygląda środeczek. My bierzemy się za jedzenie i za chwilę oczywiście Wam dam znać, czy smakowało. Przede wszystkim, czy smakowało. Także to jest najważniejsze, że... Dziękuję. No dobrze, my siedzimy, właśnie jemy. I co? Dobre. Oli? Ale powiedz, nie pokazuj. Dobre czy niedobre? Jeszcze zrobimy, czy nie zrobimy? Mhm. Oli, się nie wstydź. Synek, ale dobre od 1 do 5? 5. Abort 4. A za co brakuje jedynki? Więcej ciasta. Ciasta więcej? To jest tak w cieście. To jest zawinięte jest w środku, więc nie mogłam dać więcej ciasta. Albo? Farszu mogłam dać mniej. Czyli mniej mięsa. Ale dobre, tak? Mniej mięsa i więcej. Ale Oli się spytała, czy jutro jak wrócą ze szkoły, czy mogą właśnie mieć to samo. No, także ja właśnie wykańczam, siedzimy, jemy, oglądamy TV i ja zaraz zbieram się do pracy. Więc jak macie ochotę oczywiście sobie odtworzyć, to serdecznie zapraszam i polecam, bo naprawdę smaczne. Jeżeli chodzi o mnie, dorzuciłabym więcej tutaj chili. Poza tym nic więcej. Także naprawdę pycha. Ja Wam życzę smacznego. No i piszcie w komentarzach oczywiście, co myślicie i jak odtworzycie, to bardzo proszę o zahasztagowanie mnie Aga gotuje. No, także serdecznie zapraszam do komentowania. Trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia. Pa!